proszę Państwa, 53 sezon to w zależności od liczenia 7 lub 9 premier, a mówiliśmy 8, ale doliczamy się 9, licząc też, że premiera, to będzie już 6. premiera spektaklu plenerowego w amfiteatrze, dojdzie do skutku. Mamy głębokie przekonanie, że uda nam się prezydenta Wałbrzycha namówić. W sezonie No Problem będziemy zmagać się z zamiatanymi pod dywan problemami. W rzeczywistości, w jakiej żyjemy, rodzą się pytania. Chcemy razem z Państwem rozejrzeć się po ważnych tematach i przedstawić mapę najważniejszych wyzwań, przed jakimi stajemy razem, jako mieszkańcy Starego Kontynentu. Resztę naszego dzisiejszego spotkania chcielibyśmy poświęcić spektaklowi, premierze sztuki, której reżyserem jest Łukasz Zaleski. Sztuka Jasminy Rezy w reżyserii Łukasza Zaleskiego. O nas. Wnikliwe i śmieszne studium kondycji przedstawicieli nowego społeczeństwa. Pokłóćmy się tak, że umrzemy ze śmiechu. Kiedy wywiesiliśmy na tablicy ogłoszeń, że będzie robiona sztuka, portier zapytał się mnie, czy już jest tytuł, czy po prostu wiadomo, że ja będę coś robił, a tytuł zostanie wybrany w późniejszym terminie. Taki tytuł jest po prostu sztuka i będziemy mówili o sztuce. Spektakl powstaje w ramach wolnych scen inicjatyw aktorskich, to jest bardzo ważna informacja. To nie jest prapremiera tego tekstu w Polsce. W Wałbrzychu zazwyczaj prapremierujemy teksty, tym razem jest trochę inaczej. No, zmierzamy się z czymś o tyle trudnym, że ten spektakl już reżyserował, ten tekst reżyserował już chociażby Krystian Lupa czy Paweł Miśkiewicz. A tekst jest o tyle też nie wałbrzyski, bo jest farsą. Czy taką farsą, prawie farsą, farsą z problemem. Jasmina Reza to pisarka, aktorka również, którą być może Państwo znają, bo jest autorką takiej sztuki Bóg mordu, która została sfilmowana przez Romana Polańskiego jako Wrześ i również ona jest autorką scenariusza do tego filmu. A sztuka jest takim jej pierwszym sukcesem wystawianym na całym świecie, wystawianym również wielokrotnie w Polsce. Więc jest to napisane, jeśli Państwo znają Rzeź Romana Polańskiego, to wiedzą, że to jest w zasadzie farsa. Jest to bardzo teatralne, podobnie dzieje się to w jednym pomieszczeniu. Mamy kilku bohaterów i rzecz dotyczy sztuki, po prostu. Mój przyjaciel Serge kupił obraz. Jest to płótno o wymiarach mniej więcej 1,60 m na 1,20 m, pomalowane na biało. No ale kiedy zmrużyć oczy, można dostrzec jasno-białe, ukośne paski. Jasmina Reza pisze w taki sposób, że w zasadzie można z tego zrobić słowo wszystko. I wszystko, bardzo dużo rzeczy dzieje się w tekście. My chcieliśmy coś dodać od siebie, chcieliśmy z tym tekstem jakoś podyskutować, między innymi muzyka będzie tutaj grała bardzo dużą rolę. Państwo za chwilę zobaczą właśnie fragment spektaklu z piosenką w wykonaniu Jany Łaganowskiej. Te piosenki są nieprzypadkowo, są z lat 60., bo jakoś z tym momentem w historii, z taką muzyką, którą Państwo usłyszą, kojarzy mi się też konflikt w sztuce. Sezon 2016-2017 w Szaniawskim. Wałbrzych? No Problem. Zapraszamy.